Przez lata wiewiórczy klan służył lasowi, ale teraz nasza chawira jest zagrożona. Myśliwi nadchodzą, by zniszczyć nasze drzewo. Moje drzewo! Nie bój nic! Kobra E do usług! Wy dajecie amunicję, ja zajmuję się resztą! Ty? Taki zapchlony loś? Jak zamierzasz wystraszyć myśliwych, co? Ostrzegam cię, jak mnie nie puścisz, to zacznę lizać swój tyłek. Już raz to zrobiłem i mogę to powtórzyć. Fuj! Fuj! Tak, swój! Nie, mówimy fuj! Tak, swój! Nieważne, synek. Jak chcesz iść na zatracenie, to droga wolna. Powodzenia! Strzelanie do myśliwych to moje największe hobby. Po juchuskach i kawie i oczywiście Giselle. Musisz mi pozwolić! Musisz! Musisz! Pozwolisz się jeleniowi zabawić? Posuń się! Nadchodzi szykowny snajper! Wspaniały Kobra E! To bardzo ważna misja. Nie pozwól drwalom na ścięcie drzewa wiewiórczego klanu. O! Czy to napój gazowany? Ci się, synek! Myśliwi załatwieni! Hip, hip, hura dla Bogusia, straszliwego gryzli! I Eliota, przystojnego i skumplonego jelenia? Koleżko! Nie, nie, to nie mi się udało, tylko nam, razem! Ci myśliwi nawet nie wiedzieli, co się stało. To co teraz zrobisz, skoro zadanie zostało wykonane? No, po pierwsze, to muszę wrócić do domu. To jest to, Boguś! Początek nowego życia! Ty, ja i tamta laska! Ta w szortach! O rany! Już nie mogę się doczekać jego to...
Proszę. Twój pierwszy krok w tym lesie będzie twoim ostatnim, misiu. Bo jak wypcham twoich koleżków, to nóżki przy kominku grzać sobie będę na mięciutkiej niedźwiedziej skórze. A teraz ryknij jak zwierzę i stój spokojnie, żebym mógł cię zastrzelić. Dobra, Boguś, wyprowadź go z równowagi. Dosyć tej błazenady! Zmów paciorek, misiek! Nie! Elliot? Nie! Czas pokazać potęg? Oh,